my na ten moment czekamy cały rok. To jest takie podsumowanie pracy zawodników. Oni cały rok pracują po to, żeby najpierw otrzymać medal na zawodach, a później, żeby być doceniony tutaj. To już pewna tradycja. Jest to dla nas bardzo znacząca pomoc. Dzięki, jeżeli mówimy o środkach, które miasto przeznacza na klub, dzięki temu możemy rozszerzyć naszą działalność, otworzyć nowe sekcje, co nie jest proste, bo to nie jest tak, że w każdej nowej sekcji mamy ogrom dzieciaków. To jest ciężka praca, która trwa czasem kilka lat, żeby taka sekcja na stałe w danym miejscu zagościła, i te środki to jest taka dla nas poduszka, bezpieczna poduszka finansowa i dzięki temu możemy właśnie w ten sposób się rozwijać. A jeżeli chodzi o zawodników, no to oni oczywiście te stypendia przeznaczają na swoje cele, ale jest to też wsparcie ich działalności. Mamy wiele wyjazdów zagranicznych, które nie są dotowane. I jeżeli taki zawodnik chce zaistnieć, klub na pewno nie jest w stanie mu pomóc w całości, we wszystkich wyjazdach, czy w których chcieliby brać udział. I w ten sposób również dofinansują sobie tego typu wyjazdy sportowe. Staramy się doceniać tych sportowców, którzy osiągają wysokie wyniki, mam na myśli Mistrzostwa Europy, Świata, czasami medal olimpijski, bo i takie się zdarzają, po to, żeby wspierać ich sportowców w tych wysiłkach. Oni przynoszą miastu promocję, przynoszą nam emocje, radość. Często też są częścią naszej społeczności, trenując, ucząc dzieci, więc tym bardziej zależy na tym, żeby do Opola przyciągać ludzi z talentem. Po to te stypendia, po to to wsparcie i myślę konsekwentnie od lat udzielane, bo rzeczywiście sport to jest ważna dziedzina życia miejskiego, kultura też, wiele innych rzeczy też, ale w wypadku sportu rzeczywiście od lat mamy program stypendialny, który konsekwentnie rozwijamy, tak żeby doceniać tych, którzy są najzdolniejsi. Nie ma sukcesu bez dobrego zaplecza, a z kolei sukces zachęca choćby dzieci do naśladowania tych starszych swoich kolegów i iścia ich w drogę uczenia się rywalizacji, uczenia się wygrywania. Do tego oczywiście, żeby osiągać sukcesy, trzeba zaplecze, stąd inwestycje w ostatnich latach i w Okrąglach, czyli z tego areny, i w Toyota Park, czyli dawny Cieplak, i Stadion Lekkoatletyczny, doczekał się oświetlenia, wiele innych obiektów modernizacji bądź przebudowy. No nie, to musi być całościowe, nie da się tak po prostu wziąć człowieka i dać mu stypendium, niech zdobywa tytuł, musi iść za tym wszystko. Mamy różne wydatki i takie wsparcie od miasta, no bardzo nam pomaga w rozwoju, w dążeniu do celów i żebyśmy się mogli rozwijać. Przeszłam teraz do kategorii młodzieżowca, jestem już w starszej kategorii, więc moim celem na ten sezon jest zdobycie indywidualnego medalu na Mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej. Myślę, mam ochotę wystartować również na Mistrzostwach Polski seniorów. Długoterminowo to na przykład za rok są Mistrzostwa Europy w kategorii U23, więc również się będę na to przygotowywać. No niewątpliwie takie wsparcie jest wykorzystywane nie tylko w przygotowaniach sportowych, ale też taka pomoc w życiu codziennym, tak? Nie ukrywajmy, że sportowcy, którzy przyjeżdżają czy do Opola, czy już tu są na stałe, też jakoś muszą się z czegoś utrzymywać, a żeby godnie jednak łączyć to życie sportowe z codziennymi obowiązkami, ta pomoc jest niezwykle potrzebna. W takich prozaicznych rzeczach, jak przynajmniej opłacenie rachunków czy mieszkania. To już dużo pomaga. Nie trzeba wtedy, powiedzmy, tracić tego czasu na pójście do pracy, tylko można wykorzystać to na trening, tak? Czyli generalnie w takich codziennych rzeczach. No akurat ja tu już jestem, można powiedzieć, już na schyłku mojej kariery, już po 30 jestem, już dosyć dużo tych medali Mistrzostw Polski mam, chyba ponad 10 w dorobku. W tym momencie lekko jestem już taki na wyciszeniu. Można powiedzieć, że Arena Krajowa, jeszcze Mistrzostwa Polski czy inne tutaj zawody oddaję młodszym kolegom z klubu tutaj pole do popisu, jeśli chodzi o arenę międzynarodową, także wspieram ich w przygotowaniach jako sparring partner mocno i tutaj jeszcze Arenę Krajową chciałbym zaliczyć, jeszcze nie jeden, jeszcze medal zrobić czy Mistrza Polski obronić tytuł. Reprezentant Polski, koszykówka, nie brakuje Ci jeszcze tych emocji, tej gry, tych treningów, tego wysiłku? To jest bardzo dobre pytanie, bo często to mam właśnie i ludzie mi się pytają, czy brakuje tą koszykówkę. Można powiedzieć, że w pewnym sensie trochę tak, bo to jest w mojej krwi, to jest normalne, to jest cały czas w mojej krwi, ale wiem, że już ta książka już jest totalna zamknięta i teraz mam piękne wyzwanie teraz z muzyką. I co właśnie to dają moją motywację właśnie poza koszykówką właśnie, dlatego dobrze, że to mam, bo każdy sportowiec potrzebuje później jakąś adrenalinę, a ja mam to właśnie z muzyką, nie? Mi się wydaje, że każdy sportowiec ma wielką dyscyplinę w sobie, lubi wyzwanie, ma też swoje ego i cały czas potrzebuje jakieś tam właśnie challenge, jest takie wyzwanie, żeby iść dalej, nie? I my to potrzebujemy. Jak jakiś sportowiec już nie gra, to już nie żyje.
a każdy z nas ma lwa w sobie i musi to wyładować. I właśnie dlatego ta koszykówka mi też dała dużo energii w życiu, dyscypliny. I teraz próbuję też przekazać, nie? Bo ja też, jestem też trenerem koszykówki i też przekazuję to też młodzieży, nie? Ale i tą całą energię, co koszykówka mi dała, to też jakoś umiem to być na scenie z tym, nie? Że mam ogromną energię na scenę. Może mniej stresu, bo też chyba już dużo nauczyłem się z koszykówką, żeby przed ludźmi jakoś wystąpić, że dzięki tą koszykówkę można powiedzieć, że na scenie też się czuję dobrze.